Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Chicago Bulls w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejne playoffs. Będziemy tutaj startowali z szóstego miejsca jako sixth seed. Ledwo co tak naprawdę się tutaj daliśmy radę awansować do tych playoffs, bo walczyliśmy do ostatniego praktycznie meczu. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego daliśmy radę wywalczyć sobie ten awans, no ale jesteśmy tutaj w playoffs i będziemy tutaj mierzyli się z Detroit Pistons, którzy jak już sprawdzaliśmy, jaki mają właśnie zespół, ale możemy sobie przypomnieć po raz kolejny. Tak prezentuje się tutaj lineup Pistons. No jest to solidny na pewno zespół, zwłaszcza ta dwójka, Grady Dick, nasz były gracz i Evan Mobley. No Mobley to będzie pewno postrach, można tak powiedzieć, bo ten gracz wiem dobrze, jak dobrym defensywnym jest graczem. A nasz lineup tak się prezentuje tutaj. Tak to wygląda, tak samo to wygląda pod koniec sezonu zasadniczego. Jedynie szkoda, że właśnie Sochan i Williams, im coś nie pasuje. No a szkoda właśnie, bo jednak chciałbym właśnie, żeby wszyscy byli w pełni gotowi i nikt, żeby nie miał żadnych żali i żeby każdy właśnie był skupiony na tym, żeby to wygrać. A troszeczkę właśnie mam wrażenie, jakby nie każdy był tutaj skupiony na tym mistrzostwie tak naprawdę. Ale dobra, pora na pierwszy mecz. Pora na pierwszy mecz, który będzie z Pistons. Wtedy najpierw symulujemy tutaj play-in. I pora właśnie na pierwszy mecz, który będzie z Detroit Pistons. Pierwszy mecz oczywiście jest w Detroit. Detroit zgarnął to zwycięstwo. Zgarnął to wygrałem tutaj bez problemu. 125-95. Solidne zwycięstwo. Choć u nich nikt nie zdobył na 20 punktów, tylko po prostu wszyscy grali solidnie. Po prostu wszyscy grali solidnie. Whitehead oczywiście kontuzja, no to jest w sumie tradycja, na co ja w sumie się spodziewałem, to jest tradycja dosłownie grania tutaj, za każdym razem ktoś musi doznać kontuzję, bo inaczej nie może być po prostu. I tutaj jeszcze Holmgren może dostać minuty, w sumie czemu nie, tak to niech wygląda. Sochan też jeszcze niech dostanie w sumie 30 minut. Pora na spotkanie drugie z Pistons tutaj. Równy mecz, ale to Pistons chyba zgarną to zwycięstwo. No, wygrywam Pistons. Ledwo wcale wygrywam niestety. Jest 2-0. Nie wygląda najlepiej niestety. Będąc kompletnie szczerym, nie wygląda to najlepiej. Tutaj prowadzimy i wygramy chyba. Tak, tak. Wygrywamy 109-103, więc tutaj przynajmniej udało się wygrać. To bardzo dobrze. Po Kruszewskim szczęście to nie jest poważna kontuzja. Zobaczmy jeszcze injury report, za ile właśnie dokładnie wróci tutaj. Bo to nie będzie do 2 tygodni, więc no na tą serię wątpię, że wrócił. Ewentualnie, jeśli byśmy dali radę awansować do następnej rundy. Drugi mecz w Chicago. Ależ trzecia kwarta niesamowita. Ta trzecia kwarta była no niesamowita. 14 punktów oni tylko zdobyli. Wow. Wow, naprawdę wow. Lucas triple double, Collier 30 punktów. No ta trzecia kwarta była po prostu niesamowita, naprawdę. Wracamy teraz do Detroit. I wygrywamy. Super. 124-114. Dobrze, dobrze. Mamy zwycięstwo i mamy 3-2. Whitehead jeszcze nie wraca. Pora na Game 6, który jest w Chicago. Trzecia kwarta jest naprawdę dobra. Czwarta kwarta jest jeszcze lepsza. I to jest zwycięstwo, więc 4 mecze wygraliśmy z rzędu. Przegraliśmy najpierw pierwsze 2. Wydawało się, że idzie to tragicznie. A potem wygraliśmy 4 mecze z rzędu, więc super. Ile? Tutaj jeszcze musimy czekać na Whiteheada. Jeszcze do 2 tygodni, więc jeszcze niestety musimy na niego troszeczkę poczekać. Choć teraz... Może już jest bliżej do tego powrotu potencjalnego. I jest day to day, to dobrze, jest day to day, więc już za niedługo wróci, ale pora na pierwszy mecz z Brooklyn Nets. Pierwszy oczywiście mecz jest w Brooklynie. Nie patrzyłem właśnie na Nets, jak oni wyglądają, a to jest rzecz, którą warto zrobić na pewno. Zobaczyć właśnie, jak nasi rywale wyglądają. Oni wygrywają ten pierwszy mecz, 118-100. Tyler Hero, 84 overall ma tylko. Scottie Barnes, który ma 90 overall, to jest ich chyba ta gwiazda numer 1. Lonzo też tu jest. Vanderbilt, no tak to wygląda, tak to wygląda. Zobaczymy sobie, możemy też zobaczyć właśnie sobie ten lineup dokładnie, jak to wygląda, Team Intel i jak to właśnie dokładnie tutaj wygląda. Tak to właśnie dokładnie wygląda na papierze. No solidny zespół, po prostu solidny zespół. Jest tylko taka jedna gwiazda, a oprócz tego naprawdę solidny zespół, więc no solidny właśnie zespół, krótko mówiąc, solidny zespół. Whitehead wrócił, nie wrócił jeszcze niestety. Drugi mecz w Brooklynie.
Powalczmy, powalczmy, bo możemy. Wygrywam 107-105. Troszeczkę właśnie tutaj za szybko to przeminąłem, ale nie lubię też, nie lubię jakby też jakby wchodzić w mecz, bo mam wrażenie, że wtedy naprawdę nasz zespół wygląda tragicznie. Troszeczkę z jednej strony chcę oglądać takie końcówki, a z drugiej strony właśnie boję się to robi, bo nasz zespół mam wrażenie właśnie, że jest słaby. Tak w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że First Seed dostał od Celtics. Heat dostaje od Celtics, no to jest duża niespodzianka. Pora na kolejny mecz z Brooklynem. I Whitehead wrócił, dobra, więc to są dobre wieści, bardzo dobre wieści dla nas. Melton nie robił praktycznie nic dla nas naprawdę, więc myślę, że właśnie zostawimy 9 osób w rotację. Whitehead 32 minuty. Po 40 właśnie chciałbym od tej dwójki chcę 40 minut. I 36 od. Tak bym to zrobił, tak bym to zrobił, tak bym to zrobił. Tak wygląda nasz lineup i myślę, że właśnie nie będę tutaj nic więcej zmieniał. I możemy przechodzić do tego meczu, możemy przechodzić do kolejnego meczu. Whitehead wrócił, więc zobaczymy, czy właśnie to coś się zmieni. No powinno zmienić naprawdę, no bo jednak Whitehead jest bardzo dobrym graczem. Wygrywamy mecz chyba. Powinniśmy wygrać. Tak, wygrywamy 124-116. Wrócił Derrick Whitehead. Mam nadzieję, że on po prostu. Mam nadzieję, że on nie doznał nowej kontuzji. On doznał nowej kontuzji, ale szczęście jest takie, że może grać. Naprawdę, co za pech. Gość wrócił po kontuzji i dosłownie pierwszy mecz od razu doznał kontuzji, ale na szczęście może z tą kontuzją właśnie grać. Też szczęście w nieszczęściu. Ten mecz będzie też wygrany. Wygrywamy 103-92. Super. No, Luka jest niesamowity. Luka. Czy on tak, on average'uje triple-double w tych playoffs, dlatego właśnie jest świetnie mieć takiego gościa jak Luka. Mamy 3-1. Spodziewałem się, że w Brooklynie będzie ciężko właśnie tą serię wygrać. No nie wygram, nie wygram. 110, 101 wygrywają. Niestety z nami, szkoda. Cavs są już w finale konferencji. Highland też uraza na szczęście. Może grać też. I chyba to, mam nadzieję, że to wygramy. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Zaryzykuję, choć boję się wchodzić właśnie i oglądać ich. Boję się troszeczkę tego. Oni mają piłkę. Troszkę się boję właśnie, że jak ja zobaczę, że oni od razu teraz dadzą open free. Puste miejsce na trójkę, to naprawdę. To będzie właśnie najlepsze podsumowanie, dlaczego nie chciałem wchodzić. Ale mam nadzieję, naprawdę wierzę, że nie zostawimy im czystego miejsca na trójkę. Naprawdę wierzę, że nie będzie. Wierzę, że damy radę to zrobić, żeby właśnie ich dobrze wybronić i nie pozwolić nikomu na taką właśnie łatwą trójkę. Tyler Hero, step back. Nie trafia. Świetnie, Luka. Będą faulować na pewno. Tylko właśnie stracimy piłkę przedtem, ale będą faulować na pewno za chwilę. Właśnie trzyma jak najdłużej Luka. Myślę, że. Nie wiem, mi się nie podoba próba jakby rzutu teraz Luki. No właśnie to mi się nie podoba. Nie, myślę, że nie, naprawdę myślę, że niepotrzebnie to robiliśmy. Z jednej strony niby jakby można tak powiedzieć, że zjedliśmy ten czas, więc to jest jeden pozytyw tego, ale mogliśmy myślę lepiej to wykończyć niż właśnie Luka wchodzący pod kosz i tam się zablokowywując, naprawdę tak to wyglądało. Teraz tylko właśnie znowu, nie dajmy im wolnego miejsca na trójkę. O tyle proszę. To jest charging foul, tak? To jest charging foul Tyrera Hero. Cameron Thomas. Cam Thomas naprawdę niesamowite to było. Aż to było naprawdę no wielkie zagranie w wykonaniu jego, że się tutaj podstawił i dał radę właśnie wymusić to. Rzut osobiste 2 dla Luki. 16 sekund do końca. Traf przynajmniej jeden. Luka to już będzie naprawdę duży sukces dla nas. Żeby mieć właśnie dwa posiadane przewagi. I to się właśnie wydarzyło. Super, Luka. Super. 127-116, oni spod swojego kosza. Szanse mają naprawdę malutkie. Mają bardzo malutkie szanse, żeby tutaj właśnie coś zrobić. Schulz. Trafia! Trójka Schulza. A pas kolejny. Luka. I dobrze, że właśnie dobrze to podaję do Colliera. Collier teraz też. Ty traf dwie te właśnie dwa rzuty osobiste. Traf dwa rzuty osobiste. Jeden jest celny, więc teraz ewentualnie trójkę mi daje tylko remis. To już mamy to zabezpieczone. Ale teraz daj to. Daj to jeszcze drugi rzut osobisty. Super.
No i teraz już nie wierzę. Oni po prostu nie wygrają. Teraz już za późno jest. Wydaje mi się po prostu... Czasowo nie mają czasu po prostu na to. Nie zdążą to zrobić. Właśnie, nawet jeśli by trafili, to i tak by nie zdążyli. Koniec tego meczu, koniec tej serii. Chicago Bulls w finale konferencji. Drugi rok rzędu, jeśli dobrze pamiętam. Bo chyba rok temu właśnie tam z Hawks odpaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Tym razem będą to Cavs, więc no też zespół, który mam same złe wspomnienia z nimi w playoffs, naprawdę. Mam wrażenie, jakby był taki moment, że oni potrafili nas chyba 2 czy 3 lata z rzędu wyeliminowywać w playoffs. Dlatego się troszeczkę ich obawiam. Obawiam się ich troszeczkę. Zobaczmy, jak oni wyglądają właśnie. Jak wygląda ich line-up. Jak oni wyglądają. Jest Garland, jest Zion. Aj, nie podoba mi się już. Ta dwójka już mnie... Budzi we mnie duży strach, nie ukrywam. Budzi we mnie duży strach ta dwójka. No dobra, więc... Więc ta właśnie będzie... Będzie pora przejść do tego meczu. Równy bardzo mecz. A ta trzecia kwarta niestety chyba zadecyduje o tym, że wygra i tak. Wygrywałem 165-110 niestety. Ponad drugi mecz. Highland jest w pełni gotowy na ten mecz już. Cavs zaczyna mocno, ale wróciliśmy troszeczkę. Szkoda. Był kolejny równy mecz, który się nie kończy dobrze. Zając triple-double, naprawdę. Co tutaj się wydarzy? Pierwszy mecz w Chicago. Będzie skończony dobrze. Wygrywamy 136-112. Doncic oczywiście standardowo triple-double. Kolejny dzień w biurze dla niego. Drugi mecz w Chicago. Ta trzecia kwarta. Czwarta musi być duża. No, chyba zobaczymy to. Pomimo, że troszeczkę się boję ich oglądać i tak już mówiłem, no dobra, to już zobaczymy. Choć naprawdę mam... Nie nastawiam się dobrze, naprawdę. Nastawiam się na to, że oni coś tutaj... No, że będą słabo grali. Nastawiam się na to, że przegramy i że nic tutaj się dobrego nie wydarzy, tak szczerze. Collier trafia to. Byłem pewny, że to już właśnie, że mieliśmy już perfekcyjny przykład, dlaczego nie chciałem oglądać. A jednak, jakimś tym się przycisnął i trafił tu. Garland przy piłce. Minuta 20 sekund do końca. Zion na przeciwko Hachimury. No niezbyt mi się to podoba. Ale nie trafia Zion. Super Rui Hachimura. Dał radę. Tutaj nie poddał się i dał radę go dobrze wybronić. Luka. Collier. Collier, masz na przeciwko siebie Alena. Co ty robisz, Collier? Raz ci się przyfarciło, że tam trafiłeś, to po co to robisz drugi raz, naprawdę? Myślmy, bo to jest... Myślę, że to jest najgorsza rzecz. Po prostu mam wrażenie, że nie myślimy za często. Zion trafia. 113-109, 49 sekund do końca. Z jednej strony to jest dużo czasu, a z drugiej strony dla tego zespołu to naprawdę nie wiem, czy nawet jakbyśmy im dali 2 minuty, czy by to się udało cokolwiek zrobić. Collier. Timeout drugi, po co? Po co my marnujemy timeouty, jak one mogą się nam przydać pod koniec tego meczu? Nie mam pojęcia, po co to robimy. Jeszcze abyśmy mieli, na przykład, nie mogli znaleźć, do kogo podać. Na przykład już byłoby prawie 5 second to violation. To jeszcze rozumiem, ale... Collier. Tylko zróbmy coś mądrego, a nie Collier wpychający się pod kosz i... Holmgren. Dobra, trafił to, ale byłem... W pełni przekonany, że nie trafi, ale trafił jakimś cudem. Garland. Będziemy pewnie ich faulowali, zakładam. Choć nie wiem w sumie. Zależy, co oni będą robili. Oni wchodzą pod kosz. Zion. Połkrzewski, dobra defensywa. I zbieramy. Holmgren. Mamy szansę, tylko nie róbmy, a przed, nie wiem, wymuszonej trójki na przykład. Tylko spróbujmy coś rozegrać. Spróbujmy coś zrobić dobrego. Było ryzykowne. Collier. Nie podoba mi się to. Collier nie trafia, Połkrzewski zbiera, Holmgren, faul, pięknie, Holmgren z dwoma rzutami osobistymi. Jeden jest celny. Drugi jest celny, super, mamy remis. Tylko, że oni mają rzut niestety, to jest jeden minus, że oni mają rzut jeden jeszcze. I że mogą, no cokolwiek dosłownie, nawet wejść pod kosz i dać się sfaulować. Zion na przykład Połkrzewskiego. Zion. Nie podoba mi się, że on chce screena dostać.
Zion z dystansu nie jest groźny. Zion z dystansu nie jest groźny, ale z pół dystansu też nie. Dobra, dogrywka, dogrywka. No muszę przyznać, że nie ukrywam, że byłem pewny, że nie będzie dogrywki, byłem pewny, że pokonałem nas Cavs, więc tu trzeba już oddać szacunek za to Chicago Bulls naszym, że daje radę jednak tutaj postawić i mamy przynajmniej dogrywkę. Oni wygrywają, nie wiem czy będę chciał. Dobra, zobaczymy może nawet, bo nie wiem czy sama dogrywka, ale zobaczymy sobie początek tej dogrywki. Zion, wow. To jest cały Zion Williamson, wow, naprawdę. Nie wiem czy nie ma Jeremiego, bo właśnie Paul Krzewski tutaj jest, więc możliwe, że nie ma Jeremiego. Collier przy piłce. Isolation teraz, podaję do Holmgreena. Holmgreen się myli. Holmgreen się myli. Czyżby po raz kolejny w dogrywce zapomnimy jak się gra? Bo to też jest syndrom Chicago Bulls w tej serii. Wow. Ależ to było takie łatwe, jak oni wymusili ten faul. I takie jakby nierealne, jaka ta animacja się odpaliła. Nie wiem, to było mega dziwne. Jakby dziwne to było naprawdę, dziwne to było. Nie trafiają. Dobra, bałem się, że zbiorą. Bałem się, że zbiorą. Jeszcze Whitehead. Whitehead. Luka. Luka. Rzuca. Czy się dziwię, że nie trafił? Oczywiście, że się nie dziwię, bo nie umiem sobie znowu paskań wybrać dobrego rzutu. Collier. Nie ma faulu tutaj. Zbiera Holmgreen. Luka. Naprawdę zróbmy coś mądrego. Whitehead. Pół dystans of dribble, to mi się nie podobało już, ale Połkrzewski zbiera. Połkrzewski ze wsadem, super. Super Połku tutaj, ale... Ale i tak naprawdę nie podobały mi się na wybory naszych rzutów naszych graczy. Nie podoba mi się to bardzo naprawdę. Zion dostaje screen od Jareda Allena. Jak się rozpędzi, to mogą być kłopoty. Ale Holmgreen z blokiem, super chat, super chat. Teraz tylko zrobić coś dobrego, Luka. Luka z dystansu, ale nie wiem, no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że jak chciał rzucić sobie z dystansu, to mógł sobie to lepiej wypracować tą akcję, mam wrażenie. Christy, oj, jest Zion właśnie pod koszem, ale Chet Holmgreen wlatuje i ma piłkę. Whitehead, boję się tego, co zrobisz, dobrze podajesz, Połkrzewski, Collier, Luka, Collier. Screen by się przydał, naprawdę, Byłby potrzebny tutaj screen. Czemu my nie używamy screenu właśnie? Luka ma miejsce. Luka próbuje? Nie próbuje. Czemu Luka? Raz i oczywiście, ale tak nie, jeszcze znaleźliśmy to. Byłem już pewny, że Collier będzie musiał wymuszoną trójkę rzucić, ale jakimś cudem Luka znaleziony pod koszem. Mamy punkt przewagi. Ale i tak naprawdę, troszeczkę oczy bolą często, jak się widzi, co oni tutaj robią. Jak te niektóre akcje rozgrywają. Alejup. Nie trafiają tego alejupa. Odważna decyzja z tym alejupem. Collier, Luka i kolejny wsad od Doncicia. Super Luka, Luka Magic w tym momencie. Timeout Cavs, 3 punkty przewagi, 2 minuty 24 sekundy do końca. Jeszcze dużo czasu, więc nie ma co świętować. Nawet nie jesteśmy blisko sukcesu. Strong przy piłce, ich podstawowy. Oj, teraz Luka przyjmuje piłkę, do Colliera, szybko do Colliera. Collier, szybko Collier. No, jakbyś to nie trafił, Collier. Mamy punkty, super. Super, naprawdę bardzo ładnie. 2 minuty do końca. Garland. Zion. Zion Williamson cały czas przy piłce. Strong. Screen. Teraz Darius Garland próbuje. Nie trafia Darius Garland. Super, naprawdę. Bardzo ładnie. Derrick Whitehead. Oj, to było niepotrzebne. Było bardzo niepotrzebne. Dobrze nie rzucałem przynajmniej z dystansu. To jest jedyny pozytyw, że ten gość nie rzucił z dystansu, ale mogłem się spodziewać, że po tylu pięknych akcjach naszych musieliśmy zrobić jakąś głupią akcję, jakiegoś głupiego turnovera. Collier. Boję się troszeczkę. Po co? Masz tutaj... Tyle graczy i czemu ty się pchasz pod kosz naprawdę? Darius Garland trafia. Nigdy nie zrozumie, czemu oni się pchają pod kosz, jak masz 4-5 graczy tutaj w paincie prawie. No naprawdę po co? To jest głupota naprawdę i nie wiem czemu oni to robią.
Collier. Czemu po kilku pięknych zagrywkach musieliśmy włączyć tryb grania jak amatorzy? Collier. Nie trafia, trafia. Super. 3 punkty przewagi nad Cavs nad... i minuta do końca. Minuta do końca. Christie, Zion i Połkuszewski. Zobaczymy, co się wydarzy. W najgorszym wypadku 2 punkty to będzie Zion. I nie ma tych punktów. Połkuszewski, co za dobra obrona. Teraz tak, zagrajmy do może ostatnich sekund. Byłoby fajnie. Chyba, że coś dobre. Luka, co za akcja, ale troszeczkę się troszeczkę znaczy jakby się podpalił, bym powiedział. Bo zrobił piękny spinów, a potem niepotrzebne to było. Nie trafia. Połkuszewski zbiera. Ależ cudownie. Collier. Teraz właśnie. Teraz nie wiem, czy jest sens się śpieszyć. Super. Collier jednak naprawdę w tej dogrywce Collier naprawdę mi zaimponował. Zaimponował mi mega. Choć wiele miał takich rzutów, bym powiedział, ciężkich, to trafia, więc nie obchodzi mnie, jakie rzuty robi. Jak trafiasz, to trafia jakiekolwiek. Robi jakiekolwiek rzuty. 5 punktów przewagi. Strong. 25 sekund do końca. Garland. Jest przy nim Luka. Strong. Pół dystans. I trafiłem. Pięknie off-screen to zrobili. Piękne naprawdę zrobili to od tablicy. Połkuszewski znajduje Colliera. Dobra. Oni nie mają timeoutów. To każdy... To super, że oni nie mają timeoutu, bo każdy raz będą spod swojego kosza zaczynać. 15,9 sekund do końca. I 14,5 net. I dwa rzuty osobiste dla Luki. Ładnie, mamy dwa posiadania przewagi. I mamy też drugi rzut, super. 14,5 sekund do końca. Mamy spod swojego kosza. Strong. Tracą czas, naprawdę dużo tracą tego czasu, jak wolno idą tutaj. Strong rzuca jednak. I trafia, wow. Ta gra ma naprawdę coś do tego, że za dużo tutaj jest naprawdę takich niesamowitych trójek. 5 sekund do końca, to jest właśnie największy pozytyw, że właśnie 5 sekund do końca, więc będzie faul i będą jakieś 4,5 prawie, więc wystarczy trafić te dwie i na pewno mamy zwycięstwo. Wystarczy trafić te dwa rzuty osobiste, a jeden daje nam dogrywkę. Jest w najgorszym wypadku, jeśli trafią, to jest dogrywka, więc na pewno nie przegramy w tej dogrywce. A to jest na zwycięstwo. I mamy to, wygraliśmy, oficjalnie Chicago Bulls wygrali. Mamy remis, mamy 2 do 2. Super, naprawdę duży mecz i duży występ od naszych graczy, to trzeba im oddać, że spisywałem ich od razu na straty, nie ukrywam, ale pokazali jednak mi, w końcu mi udowodnili, że umią grać, w końcu mi udowodnili właśnie, że umią grać w takich ważnych momentach, w takich ważnych meczach, mamy 2 do 2 w serii. Sochan, aha, Bruce Right Shoulder, dlatego nie było pewnie pod końcem tego meczu. Whitehead już jest w pełni też gotowy na gry, na ten mecz i możemy zaczynać. Możemy zaczynać mecz w Cleveland. Aj, ta druga kwarta, ale my za to zagraliśmy dobrze w trzeciej. Czwarta jest też dobra i czwarta jest cudowna. Wygrywamy. Holmgren ma 25 zbiórek. Co on zrobił? Jakim cudem on miał aż 25 zbiórek? Jak było u Allena? Allen 16, no nie wiem jakim cudem, co tam się działo. Była bitwa zbiórki dosłownie pomiędzy tą dwójką, ale na szczęście to Holmgren wygrał. Pierwsza szansa na awans do finału NBA. Czy dokonamy tego niesamowitego? Czy dokonamy to? Czy to się wydarzy? Nie wydarzy się to jednak niestety. Więc Game 7. Jest za równo, nie podoba mi się jak równo jest. Jak będzie remis albo prowadzenie Cavs, to wchodzę. Ale naprawdę nie podoba mi się, jak ja nie lubię czegoś takiego. Nie chcę niepotrzebnych nerwów, nie chcę niepotrzebnych emocji. Czemu nie mogliśmy wygrać swobodnie tutaj, tylko musimy się męczyć tutaj w tym Game 7. Game 7, remis, minuta nie do końca, mamy piłkę, no jest znowu. Collier. Jak ty mogłeś to zrobić? Jak mogłeś? Taka prosta strata, taki prosty błąd. Czemu ten zespół musi być taki dziwny, naprawdę? Czemu oni muszą robić takie proste, głupie błędy zawsze w najważniejszych meczach?
To był taki naprawdę głupi błąd, to był taki prosty, głupi błąd naprawdę, który się nie powinien w ogóle wydarzyć. Jeszcze teraz brakowało backcourt violation. Bierzemy timeouta. Pałkuszewski przy piłce. Luka. Collier. Co Collier wykombinuje, to się aż sam boję. Co ty robisz, Collier? Co ty robisz? No nie, no nie mogę, naprawdę. To jest żart jakiś, to jest naprawdę jakiś żart. Nie trafia Allen. Spróbuję chyba wejść i spróbuję zagrać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze, ale... Co mi szkodzi w sumie z drugiej strony? Trafiamy z pół dystansu, cudownie, Luka. 125-125, mamy remis, 19 sekund do końca. Troszeczkę się boję, bo sam nie jestem dobrym graczem, jeśli chodzi o krycie rywala. To się z tego strasznie boję, nie ukrywam. Ale znowu już wolę siebie obwiniać niż komputer. Wolę siebie obwiniać niż komputer. Z najgorsze, nie mam pojęcia, gdzie on pójdzie, w którą stronę pójdzie. Nie trafiają. Dobra. Dogrywka. Ajajaj, dogrywka Game 7. Czemu to musi być właśnie aż tak nerwowy mecz? Czemu to musi być aż tak nerwowy mecz? Będziemy za chwilkę już zaczynali. Będziemy zaczynali tą dogrywkę. Czy nie ma Holmgreena? Troszeczkę się obawiam, że nie ma Holmgreena. Troszeczkę się właśnie obawiam, że nie ma Holmgreena tutaj. Trafia garda. Nie chciałem zrobić błędu, nie chciałem za wcześnie wyskoczyć, żeby mnie właśnie, żeby mi pan fejka zrobił. Nie chciałem właśnie się pośpieszyć z tą akcją. Dystans, nie trafiamy, Jeremy zbiera i Jeremy się nie myli. Chyba Allen ma kontuzję. Chyba Allen ma kontuzję niestety. Tak wygląda to, tak, chyba Allen ma kontuzję. To niedobrze. Walka walką, ale nigdy nie życzymy, nie życzyłbym rywalowi żadnej kontuzji. No niestety dla nich wypadł Allen. Musi jakąś doznać kontuzję tam, nawet nie zauważyłem, nie skupiłem się na tym, właśnie nie zauważyłem, kiedy doznał tej kontuzji. Ależ piłka, ale nie trafiają, tylko że zbierają tutaj i ja byłem tutaj. Ajajajaj, to było takie niepotrzebne naprawdę. Wystarczyło zebrać i byśmy nie mieli tych problemów. Wystarczyło tam zebrać. Collier, ładnie, ładnie. Rzucają tutaj, nie trafiają tym razem. Whitehead. Whitehead, wycofajmy tutaj do Colliera całkowicie w sumie. Lepiej właśnie przemyśleć tą akcję. I faul, super, jest faul. Christie fauluje. Tylko rzuty osobiste, nie pamiętam, jakie były Colliera. Wolne są bardzo. No dobra, jeden celny jest. Ale to już chyba nie trafimy, a jednak nie. To jest, te rzuty osobiste dla mnie w tym tutaj właśnie to jest coś, czego nigdy chyba nie rozwiążę. To jest naprawdę dziwne. Nigdy nie będę chyba wiedział sam, czy trafię, czy nie. Aż to zrobił dobrze. Bałem się, że już wymusi na mnie faul, bo było blisko i by to mógł zrobić. Rzucają już. Nie trafiają dobrze. Luka teraz naprzód. Aj, to było takie niepotrzebne. Chciałem podać, ale to już było za późno. Nie trafia Garland, ale ma tutaj rzut z pół dystansu, który już pada. Znowu naprawdę, to mnie tak boli, jak my nie umiemy zebrać, jak my nie umiemy u siebie zebrać.
Po raz kolejny. To naprawdę nie było potrzebne, ale zrobiłem to niestety. Jest Sochan, super. Darik Whitehead. Collier. Collier, to są punkty. To są punkty. Punkt przewagi. Ten gracz tutaj ucieka, troszeczkę szybki jest ten gracz. Rzucają. Teraz tylko żeby zebrać. Nie, zebraliśmy? Zebraliśmy. Jakimś cudem mamy piłkę ostatecznie. Collier, dobra. Przepychamy się tutaj właśnie. Screen. Screen potrzebny jest. Potrzebuję lepszego screenu, Jeremy. Potrzebuję lepszego screenu. Jeremy. No czemu Jeremy robisz taką animację? Kolejna kontuzja u nich jest? Czy ja dobrze widziałem? Czy ktoś u nich kolejny doznał kontuzji? Mam wrażenie. Takie. Nie wiem. Tak, był to taki jakiś gracz, którego już nie ma. Co się z nimi dzieje, że oni nagle się tak łamią? Nie wiem naprawdę, o co się dzieje naprawdę. To jest bardzo dziwne i bardzo podejrzane. O, jak my do tego doprowadziliśmy, ale nie trafiamy na szczęście, ale jak my do tego doprowadziliśmy, że oni mieli taką łatwą szansę na tutaj trójkę. Chciałem właśnie Colliera, tak, chcę Colliera i mam Colliera. Pałkuszewski. Pałkuszewski tutaj przy piłce, ale tak łatwo te style się robi, to mnie tak boli, jak łatwo im style przychodzą. Rzucałem z pół dystansu. Czemu? Oni muszą co trafić. Co to jest w ogóle? Co za goście z jakich, który to trafia? Nie mamy faulów. Naprawdę, nie mamy faulu tutaj. Kiedy Garland umie wybronić dobrze Lukę Doncicia? A oni trafiają drugi rzut z pół dystansu. Czemu? Czemu naprawdę? Nigdy nie umiemy jakoś dotrzymać tego prowadzenia. Pałkuszewski, wchodź pod kosz. Super. Bo jest tego Garlanda, który tutaj robi sobie miejsce. No właśnie, to jest to, że ja się skupiam na tym Garlandzie, bo Garland sobie zrobił tam miejsce i to mnie troszeczkę przestraszyło. Collier. Sochan, zebrałeś z gościem, który jest niższy od ciebie. Czemu nie mogłeś tego zebrać? Aj, szkoda naprawdę, bo... No, Highlanda wpuścimy. Szkoda, że też Collier jest akurat fouled out. Ale musieliśmy ich faulować. Podałem do Luki. Whitehead się myli. Ajajajajaj. No nie wiem naprawdę. Mam wrażenie, że to jest jakaś klątwa rzucana na tą serię i na tych Bulls, bo cokolwiek próbuję, to się nigdy nic nie chce udać. Po prostu to mistrzostwo nie chce być w Chicago. To po prostu nie chce mistrzostwo być ponownie w Chicago. Nie wiem naprawdę, nie wiem. Nie wiem, co ja muszę zrobić, bo już mi naprawdę wysiadają wszystkie pomysły praktycznie. Garland, dwa rzuty osobiste. Ale właśnie Garland niestety się nie myli. No, to jest też problem, że oni akurat się tutaj nie mylili w ogóle. Co było za bajesz? Out of bounds, aha, dobra. Nasza piłka dalej, ale to w sumie... Dużo nie zmienia tutaj. Miałem przez chwilę tam taki pasek, ale zniknął i to nie jest celny rzut. I to byłoby na tyle w tej serii. I to byłoby na tyle w tych playoffs właśnie tutaj dla nas. Przegrywamy niestety.
I to Cleveland Cavaliers ponownie. Nienawidzę tego zespołu naprawdę w tej grze. Nienawidzę tego zespołu. Oni zawsze muszą to robić. Przegrywałem w finale Utah Jazz. Sengun, nasz były gracz, jest ich Finals MVP. Ale mam naprawdę, czasami mam już dość tego, co tu się dzieje. Bo naprawdę nie spotkałem się ani razu w żadnej serii. Prowadziłem tyle serii z prowadzenia drużyn i nie spotykałem się z tym, co się tutaj dzieje, naprawdę. Nie mogę za nic wygrać tutaj. Nie mogę po prostu za nic wygrać. Nie mam to chyba żadnych team player options czy qualifying offers, to co mi się wydaje. A jednak mamy. Aha, player option miała Isaiah Collier, ale declined. No super. No super. To oznacza, że jaki mam te właśnie graczy? Mamy tutaj. Możemy podpisać na przykład. Możemy to. Wembanyama, ale on jest. Wembanyama, dam ci wszystkie pieniądze. Dam ci, Wiktor, wszystkie pieniądze na świecie, żeby do mnie przyszedł, naprawdę. Dam ci wszystko, dam ci wszystko. Kupię ci dom, wszystko ci kupię, naprawdę, tylko przyjdź do Chicago, błagam cię, Wiktor. Błagam cię, Wiktor, naprawdę, dostajesz na maksa, ile ci mogę dać, dosłownie pieniędzy, więcej nie mogę, więcej dosłownie nie mogę. Złożę dla każdego oferty, Morant też, dam ci wszystko, co chcesz, tylko przyjdź do Chicago. Moranta myślę, że możemy ściągnąć. Jaki tutaj on ma kontrakt? On ma kontrakt 4 lata 255 od Hit. I 4 255 tutaj od. Nie wiem sam, ile mu chcę dać tak naprawdę. Ja bym dał mu 60, to byłoby. To byłoby. Nie byłoby tyle, ile oni mają, bo. 60, 120, szybko, mam nadzieję, że się nie pomylę, 180 i 240, czyli 240, ja bym dał mu, to byłoby 240, a on jakie dostaje kontrakty? 255 na 4, więc no dobra, zaoferujemy też mu maksa, ile my możemy praktycznie. Zaoferujemy właśnie mu maksymalnie, ile mogę, bo jakby był Morant, to moglibyśmy zrobić backcourt Morant Doncic. Ja też mu zaoferuję dosłownie maksymalnie, ile mogę. I jeszcze kto? Mobley? Holmgren ma jedną ofertę. I to dobrą ma niestety ofertę, więc to mnie... Tego się bałem. Collier nie ma oferty, więc Colliera przed właśnie bym... 28... No nie wiem. Jak Mobley sobie radził w poprzednim sezonie? Myślę, że jednak bym chciał Cheta. Myślę, że jednak bym potencjalnie chciał Cheta. Dobra, więc zobaczmy, co się wydarzy. Holmgren się zgadza. Victor Wembanyama has decided to sign Knicks, a Morant... Szkoda, naprawdę, bardzo szkoda. Możemy sprawdzić jeszcze Mobley'ego na przykład podpisać. Też możemy Mobley'ego sprawdzić, możemy... Możemy Scoota spróbować. Tak? Tak, możemy Scoota spróbować. Jak wygląda ten, a jak ten Adas Mara sobie radzi? Nie najgorzej, ale myślę, że właśnie tak. Spróbujemy Collierowi zaoferować też duży kontrakt, bo też byłoby spoko, jakby wrócił oczywiście. Czy ma jakąś... On nie ma jeszcze kontraktu, dobra, nie ma żadnej oferty, więc damy mu właśnie na przykład taką ofertę. Tak, i jeszcze Scootowi dam ofertę też. Scoot, Spurs, Mobley, Warriors. Czemu nikt nie chce do nas przyjść? Naprawdę nie wiem. Możemy spróbować w sumie Brandona Millera też. Choć wątpię, że mamy szansę, bo w sumie już tymi dwoma podpiszemy. No tylko właśnie pewnie Collier i Holmgren. No, ale to zawsze dobrze, bo to znaczy, że dalej będziemy mieli nasze Big Free, więc to jest dalej dobra rzecz. Nie mogę narzekać. Będziemy dalej mieli swoje Big Free, więc tak już właśnie mówiłem. No nie mogę na to narzekać. Na pewno nie mogę na to narzekać. Widzę, że mogę tutaj dużo dać Brandonowi. Jaki on dostaje w ogóle kontrakt? Dostaje 5250 dostaje. Dobra, więc 5250, więc no to jest ta sama sytuacja jak z Morantem, wydaje mi się. Nie będziemy mogli mu zaoferować tyle samo, a zaoferujemy mu maksa i zobaczymy, co się wydarzy.
Tak mi szkoda naprawdę, że nie daliśmy rady jakimś synu tego Wembanyama. To byłoby marzenie. To byłoby marzenie mieć Wiktorę, ale dałem mu wszystko, co mogłem. Więcej nie mogłem. Dosłownie więcej nie mogłem dać, a i tak niestety się nie zgodzili. Więc właśnie bardzo szkoda, bardzo szkoda. Mogę naprawdę tutaj duszę dać mu. A w sumie jak mu dałem przed 4 lata 60 milionów, to właśnie to ponownie będzie, jeśli dobrze liczę, to ponownie będzie 240. No to nawet, dobra, i tak pewnie się nie zgodzi, ale czemu nie? Shadon Sharp też my możemy usłyszeć. 3 lata dostaje 138. To jest lepszy kontrakt. To jest naprawdę dobry kontrakt dla niego, więc przez 4 lata 50 to byłoby spoko, wydaje mi się. No właśnie, coś takiego mam przykład. Grady Dick, no nie wiem. Myślę, że więcej nie będziemy oferowali. Aha, dobra, czyli możemy przez. Czy to jest możliwe, że możemy tych trzech podpisać? Kogo potencjalnie bym bardziej chciał? Gdzieś w ogóle to się wydarzy, jeśli to w ogóle się właśnie wydarzy. Brandon Miller właśnie. Tak właśnie myślałem, że to jest. Powiedziałem, Morant jest wolnym agentem? Jakim cudem? A oczywiście już nie mają właśnie finansów, ale. Ja nie wiem czemu właśnie. No nie udzielić tak tylko właśnie. Tak, jak widziałem właśnie tę ofertę, przez chwilę myślałem, ale mamy tylko 5 osób w rosterze, no nie najlepiej. Nie najlepiej. No więc tak, mamy dobrego point guarda i shooting guarda i centra, ale potrzebujemy skrzydłowych dobrych. Na dobrych skrzydłowych to zbytnio nie będziemy mieli. Nie wiem, pewnie zgarniemy tego i na przykład go spróbujemy wymienić. Jeśli to się uda, to jeszcze i tak potrzebujemy na przykład właśnie trzeciego point guarda. DiVincenzo, czemu nie? Minimum deal, może być. Potrzebujemy rezerwowego potencjalnie shooting guarda. Jest tutaj DeAntoni Melton, ale ten gość był dobry naprawdę w poprzednim swoim sezonie. Może dużo average'ał mi, ale był dość dobry. Ale myślę, że spróbujemy Davisa jednak. Spróbujemy właśnie jeszcze, ile on tutaj, on dość dużo chce, więc z nim byłoby ciężko. Wątpię, że mam starczy finansowo na to wszystko. Za chwilę pewnie Dante jest, dobra. Rezerwowy small forward potencjalnie. No przeniem. Też to może być stworzony gracz. No już mamy takie czasy, że nie mogę patrzeć tak, że chcę samych prawdziwych graczy. To jest chyba gracz, który w rzeczywistości był wybrany przez Timberwolves w drafcie, mam wrażenie. Tak, właśnie mam tutaj, nie mamy tych finansów na to wszystko. A mamy podstawowego naszego nowego power forwarda, więc to już zawsze jest coś. Przynajmniej właśnie mamy to już. Brakuje nam tylko właśnie podstawowego small forwarda. Czy my w ogóle kogoś teraz podpisaliśmy? Dobra, czyli no dalej tego small forwarda ewidentnie potrzebujemy. Czy my może, w ogóle możemy kogokolwiek podpisać naprawdę? Podpisaliśmy tu, mamy chyba, tak, mamy przynajmniej jednego small forwarda. Potrzebujemy przynajmniej zgarnijmy na przykład. Na przykład przynajmniej właśnie spróbujmy zgarnąć rezerwowego shooting guarda. No tak, przydałby się na pewno rezerwowy shooting guard. Ben Shepard może, czemu nie? Minimum deal. Powinien się zgodzić. Powinien się zgodzić. Załóżmy, że się zgodzi. No ale nie wiem właśnie, w sumie. Potrzebujemy na pewno rezerwowego small forwarda też. Grant Williams, a on dużo chce bardzo, więc nie.
jeszcze center rezerwowy tutaj, Połkrzewski. Fajnie byłoby go sprowadzić, a nie wiem, czy to jest właśnie szansa na to. Mamy tutaj właśnie nowego, kolejnego gracza, więc mamy dwóch small forwardów, przynajmniej dwóch power forwardów. Tu się udało, dobra, więc no już w miarę ten zespół powoli zaczyna wyglądać. Trzech point guardów jest, jeden shooting guard jeszcze potrzebny. Czy jeszcze jeden shooting guard? D'Anton Melton, czemu nie? Załóżmy, że to mamy zrobione. Ten shooting guard jest prowadzony. Jeden small forward. Załóżmy, że też to się udało. I power forward i center jeszcze są potrzebni. Jeszcze po jednemu, z tych pozycji. Jeszcze center, jeden i będzie wszystko dobrze. No dobra, jakoś to zrobiliśmy, jakoś mamy ten roster wypełniony. Będziemy musieli pewnie znowu dużo popracować nad wymianami, naprawdę. Będzie trzeba znowu dużo wymian robić, zakładam, żeby doprowadzić ten zespół do w miarę, żeby jakoś to wyglądało. Choć mamy to takie nasze big free, więc to mi się już samo w sobie podoba. Właśnie, że mam cały czas to big free utrzymane, to mi się naprawdę bardzo podoba. Jakoś spróbujemy zrobić, żeby ten zespół miał ręce i nogi. Spróbujemy jakoś właśnie zrobić z tego zespołu jakiś znowu dobry zespół, ale w tym momencie będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!